11 listopada zapraszamy mieszkańców do świętowania, radosnego świętowania niepodległości. Specjalny piknik, kolejny raz z rzędu. Tu na rynku dużo smakowitości. Chciałem podziękować wszystkim, którzy się przykładają do tego, że wspólnie robimy to wydarzenie, a my świętujemy w takiej radosnej atmosferze odzyskanie niepodległości. Zatem taka formuła szczególna w tym roku o 17 zespół Kombi wystąpi na rynku, więc myślę, da nam dużo radości i pozwoli świętować to jedno z najważniejszych święt. Pamiętajmy o Polsce, pamiętajmy o odzyskanej niepodległości. Szanujmy ważne daty patriotyczne. Do tego wszystkiego zachęcam i zapraszam na opolski rynek w najbliższą sobotę. Trzymam kciuki też za pogodę. Jak zwykle przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji dla rodzin pod ratuszem. Zapraszamy oczywiście już od godziny 14. Czekać będą namioty z warsztatami. Warsztaty będą oczywiście o takim nastawieniu patriotycznym. Będziemy wykonywać i biało-czerwone chorągiewki, będą kotyliony, będą butony, będą balony biało-czerwone, fotobudka z pamiątkowym zdjęciem, będą szczudlarze, no i oczywiście na scenie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Na rynek wjedzie Józef Piłsudski, więc będzie można skorzystać z tej inscenizacji, będzie można zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe na tę okoliczność. No i przewidujemy, że będzie piękna pogoda, piękna zabawa i czekamy na wszystkich Państwa od godziny 14 na opolskim rynku. Archiwum Państwowe wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej przygotowało wystawę w tematyce patriotycznej i tym razem chcielibyśmy Państwa zaprosić do tego, żeby zapoznać się z opowieścią szczególną. Opowieść szczególna o szczególnych kobietach. O kobietach, które nie bały się marzyć o polskim Śląsku nawet wtedy, kiedy to było bardzo trudne, kiedy to wydawało się niemożliwe również politykom. I to jest wystawa o takich kobietach jak chociażby Anna Smolka, Zofia Hajduk, Franciszka Koraszewska, Franciszka Wawrzynek i wielu innych, o których chcemy Państwu w ten piękny dzień opowiedzieć o pięknych kobietach i ich odpowiedzi na różne wyzwania historii. Po pierwsze chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim instytucjom, które włączyły się w organizację tego pikniku, czyli Archiwum Państwowemu, Młodzieżowemu Domu Kultury, Narodowemu Centrum Polskiej Piosenki, a także Galerii Sztuki Współczesnej. Dopowiem tylko, jako że jest to radosne świętowanie, na rynku będą również rozdawane mieszkańcom kotyliony biało-czerwone, różnego rodzaju właśnie przypinki, chorągiewki biało-czerwone, a także zapraszamy bardzo serdecznie, oprócz oczywiście wydarzeń artystycznych, na coś dla ciała, czyli poczęstunek kawą, herbatą i tradycyjnymi rogalami marcińskimi.